Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na lody. Przepyszne, banalnie proste i zdrowe. Zaczynam od wlania małej ilości wody do blendera na samotno, aby się lepiej to wszystko blendowało. Dodaję teraz zmrożone banany. Ja takie banany mrożę, które są już takie bardzo, bardzo dojrzałe, gdyż są one dużo słodsze. Następnie będziemy to wszystko blendować razem i jeśli macie super jakiś blender, taki jak na przykład Vitamix, to myślę, że nie będzie problemu ze zblendowaniem. Ja tutaj raz na jakiś czas muszę niestety ubijać, gdyż mój blender po prostu nie zawsze sobie daje radę. W międzyczasie prażę też pekany na suchej patelni i później, gdy te pekany są uprażone, delikatnie dodaję właśnie do bananów i delikatnie, po prostu dosłownie 2 sekundy blenduję razem z bananami. I taka powinna być mniej więcej konsystencja, także te orzechy nawet nie są takie super zblendowane. Nakładamy teraz lody do pucharków. Ja tutaj jeszcze na sam koniec dodaję morwę, gdyż ją bardzo, bardzo lubię. I tak to wszystko właśnie wygląda. Mam nadzieję, że przepis przypadł Wam do gustu. Lody są po prostu przepyszne. Ostatnio się nimi często zajadałam. Połączenie banana z pekanami jest po prostu cudowne. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis. Dajcie znać, jeśli wypróbujecie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.